Pomysły na gromadzenie ziemi rolnej mogą być różne, od tradycyjnych związanych z zarabianiem na prowadzeniu działalności rolniczej, poprzez hobbystyczne czy ideologiczne. Na świecie przodują potężne farmy rodzinne w Australii. Jednak największa farma na świecie jest w Chinach. Jest ona większa niż 11 stanów USA. Jest to farma mleczarska Mudejang City Mega Farm, która ma ponad 100 tysięcy krów mlecznych i zajmuje imponującą powierzchnię 22,5 miliona akrów. Farma produkuje rocznie około 800 milionów litrów mleka. Ta duża farma jest mniej więcej wielkości Portugalii. Na pewno słyszeliście też o koncepcji stworzenia idealnego rolnictwa, pod przykrywką której skupuje grunty rolne w USA, twórca Microsoftu. Posiada grunty rolne w 19 stanach. Na dodatek ma udziały w firmie produkującej maszyny rolnicze marki John Deere. Bill Gates wielokrotnie zaznaczał, że wspiera produkcję zamienników mięsa. Nadal największym właścicielem ziemskim na świecie jest Kościół rzymskokatolicki. Jest on w posiadaniu 71,6 miliona hektarów, ale nie wszystko to grunty rolne. Skalę współczesnego rolnictwa czasem ciężko sobie nawet wyobrazić. Patrząc na Polskę z lotu ptaka, zobaczymy szachownicę małych pól. 100 hektarów to dla większości rolników odległe marzenie, ale w Polsce dużych gospodarstw z roku na rok przybywa. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2018 roku było w Polsce 12222 dużych gospodarstw rolnych. Duże, czyli co najmniej 100 hektarów użytkowych rolnych. Duże gospodarstwa najliczniej rozwijają się tam, gdzie działały dawniej PGR-y, a Polacy w większości osiedlili się dopiero w 1945 roku. Według corocznych zestawień, które są przygotowywane i przekładane Sejmowi przez prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, na przełomie 2019 oraz 2020 do Skarbu Państwa należało 32,89% powierzchni polskich gruntów. Tym samym państwo było największym pojedynczym właścicielem działek. Do szeroko pojętej własności państwowej trzeba doliczyć 4,6% gruntów należących do samorządów. Osoby fizyczne pod koniec 2019 posiadały aż 58,15% powierzchni polskich działek. Ale ta grupa właścicieli była oczywiście bardzo rozdrobniona. Jakie jest największe prywatne gospodarstwo rolne w Polsce? Zanim odpowiem Wam na te pytania, zachęcam do subskrypcji kanału Rolnictwo. Znajdziecie tutaj przegląd najważniejszych wydarzeń z całego tygodnia, które mają realny wpływ na branżę rolniczą. Jak kształtują się ceny w skupie i jak wyglądają najnowsze prognozy plonów. To tylko ułamek pytań, na które znajdziecie odpowiedzi. Zapraszam do subskrypcji. Sukces zawodowy nie zawsze jest łatwy do osiągnięcia. Często wymaga uporu, stałego podnoszenia kwalifikacji, a niekiedy również wielu wyrzeczeń. Nie jest więc czymś, co przychodzi znikąd i stanowi jedynie kwestię szczęścia. Mimo to sukces zawodowy może być w zasięgu rąk każdego zdrowego człowieka. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam historię braci Romanowskich. To właśnie ich trafne decyzje, ciężka praca i pewnie masa wyrzeczeń przyczyniły się do osiągnięcia sukcesu. Bracia Romanowscy, czyli Marek, Roman, Bogdan, od urodzenia razem mieszkają i pracują na wsi. Okolicznie ludzie mówią, że czego się Romanowscy dotkną, za co wezmą, zamienia się w złoto. To właściciele największego prywatnego imperium rolnego w północno-wschodniej Polsce i największego pałacu na Mazurach. Dzisiaj mają tysiące krów mlecznych. Przedsiębiorstwo Romanowski jest zarówno uznanym dystrybutorem światowej klasy maszyn rolniczych, renomowanych firm Fendt czy Valtra i wielu innych. Jak wynika z danych serwisu Farmer.pl, największe gospodarstwo w kraju należące do braci Romanowskich z Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim ma powierzchnię 12 tysięcy, z czego ponad 8 tysięcy hektarów jest ich własnością. Resztę dzierżawią od Agencji Nieruchomości Rolnych, administrującej ziemią należącą do Skarbu Państwa. Podzielili się obowiązkami. Najstarszy Marek zajmuje się stadniną i stawami rybnymi. Roman jest od rozmów z kontrahentami, nadzoruje gospodarstwa rolne i na co dzień zasiada w biurze firmy. Bogdan odpowiada za sprzęt, warsztaty, zaopatrzenie i stacje benzynowe. Historia zaczęła się od tego, że kilkunastoletni chłopcy z miejscowości Bartoszyce w województwie warmińsko-mazurskim poszli do banku po pieniądze na zakup ziemi. Jak mówi Roman, agencja własności rolnej aż prosiła, by wzięli w dzierżawę chociaż kawałek majątku należącego do państwa. Nikt inny nie chciał brać. Nikt też nie wierzył, że młodym cokolwiek się uda. Trzy traktory, w dodatku bez kół, były na starcie ich jedynym wyposażeniem. Pracowali po 24 godziny na dobę i z roku na rok powiększali swoje gospodarstwo o kolejne hektary. Uprawie prochu nie wymyśliliśmy, sialiśmy żyto, pszenicę, kukurydzę, buraki, tyle że w inny sposób, mówił w wywiadzie dla TVP najstarszy z braci Marek. Kiedy jako nastoletni chłopcy zaczynali gospodarzyć, mieli do dyspozycji porośniętych chwastami skrawek ziemi i zrujnowane gospodarstwo. Wszyscy pukali się w głowę, słysząc o ich ambitnych planach budowy rolniczego imperium. Minęło 40 lat. A trzej bracia Romanowscy nie tylko rzeczywiście imperium stworzyli, ale dołączyli do grona polskich rolników milionerów.
tu będzie stadnina koni, tu ośrodek wypoczynkowy, tu będą stałe budynki gospodarcze. Pokazywał palcem na hektary niezagospodarowanych łąk najstarszy z braci Romanowskich, Marek. Był rok 1983. Wraz z dwoma braćmi przebył nietypową dla rolnika drogę, od zera do milionera. Marek miał wtedy 20 lat, ja i Bogdan 14 i 15. Kupiliśmy pierwszą ziemię. Śmiali się z nas, nabijali, że stracimy wszystkie pieniądze, bo PGR-y przyjdą z powrotem. Dlaczego zaryzykowaliśmy? Wie pan, taka rodzinna tradycja. Dziadek miał na Wileńszczyźnie spory majątek, pradziadek też. Pamiętam, jak dziś patrzyli na nas jak na kosmitów, wspomina w rozmowie z Na Temat Roman Romanowski. Romanowscy również mają synów, którzy razem pracują w gospodarstwie, więc będzie miał kto po nich przejąć gospodarstwo i firmę. Kiedy inni kupowali samochody i inne luksusy, my zdecydowaliśmy się na rolnictwo. Wtedy kupowało się działki za grosze, a dziś to są atrakcyjne grunty, warte grubych pieniędzy. Nawet po upadku komuny za dużego Fiata 125 można było kupić 3 ciągniki. Minął rok, a za 3 samochody można było kupić 1 ciągnik. Gospodarstwo Romanowskich nastawione jest na produkcję zbóż, mleka i mięsa. Dziś prócz tysięcy hektarów mają stadninę koni, tartak, stolarnie, młyny, stację benzynową, piekarnię, hotel i pensjonat. Handlują ciągnikami i serwisują maszyny lidera sprzętu dla rolnictwa. Doświadczenie, jakie Romanowscy zdobyli w sprzedaży i serwisowaniu ciągników i maszyn rolniczych w czasie długoletniej działalności na rynku, pozwala im na zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających klientów. Przedsiębiorstwo posiada profesjonalny serwis zapewniający obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną sprzedawanych przez nich ciągników i maszyn rolniczych. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi dla rolnictwa wprowadzili usługę naprawy oraz diagnostyki układów paliwowych w silnikach wysokoprężnych na maszynach probierczych i diagnostycznych firmy Bosch. Czy dziś możliwa jest podobna kariera w rolnictwie? Bracia nie mają wątpliwości, że nie. Po pierwsze, to już nie te czasy, kiedy ziemię można dostać za grosz. Po drugie i najważniejsze, państwo robi wszystko, by zniechęcić ludzi do inwestowania w rolnictwo. Prężnie działające gospodarstwa rolne przynoszą potężne zyski. Jest to forma biznesu, która interesuje coraz więcej przedsiębiorczych osób. Warto jednak pamiętać, że opisywana branża nie należy do najłatwiejszych. Trzeba przygotować się na konieczność inwestowania w nowe maszyny, pojazdy, narzędzia czy też budynki. Rolnicy muszą skoordynować wiele różnych działań, aby zapewnić dobre jakościowo plony. Dlatego też trzeba docenić ich ciężką pracę i poświęcenie włożone w produkcję żywności dla nas wszystkich. Dajcie znać, czy macie więcej informacji na temat wielkich gospodarstw w Polsce. Dajcie również znaka, czy pogoda pozwoliła Wam na wykonanie wszystkiego zgodnie z terminami, czy odpoczywaliście w święta, czy coś udało Wam się już zrobić, gdyż w niektórych regionach polskich pogoda była niezła. Podobał Ci się ten odcinek? Zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a moje materiały częściej pojawiać Ci się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć!